Dzień dobry wszystkim, witamy bardzo gorąco, serdecznie, cieplutko i jak tam jeszcze chcecie. Dzisiaj troszkę wyłamię się z tej idei, żeby w jednym odcinku omawiać jedną rzecz. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Wynika to z tego, że pierwszy temat, który chcę omówić, zajmie mi dosłownie kilka minut, natomiast drugi ciężko by mi było ruszyć, żeby nie wspomnieć o tym pierwszym. Tak więc zaczynamy! Zajmując się teorią muzyki, w końcu musi nadejść ten dzień, gdy będziemy musieli powiedzieć sobie o nutach. I to nastąpi właśnie dzisiaj. No to już wiecie, o czym będę na początku mówił. Mówi się nuty takie, nuty śmakie, nuty na orkiestrę, nuty na chór, nuty no przeróżne. Ilekroć z wami rozmawiam i pytam, co to jest nuta, to znowu coś tam zaczyna się ściemniać, coś o jakichś dźwiękach mówicie, o jakichś instrumentach. W związku z tym wyjaśniamy sobie. Nuta. To słowo to pochodzi z łacińskiego nota i znaczy tyle co znak. Jakbyśmy zerknęli gdzieś do jakiegoś słownika, do jakiejś encyklopedii, to pod hasłem nuta wyczytalibyśmy ni mniej, ni więcej, to znaczy więcej byśmy mogli wyczytać, natomiast mniej się nie da. Wyczytalibyśmy nuta, znak graficzny dźwięku muzycznego. Tyle. W związku z tym zaczynamy sobie omawiać nutę. No to teraz sobie spróbujmy rozwinąć to znak graficzny dźwięku muzycznego. Znak, czyli jakiś umowny gest, jakiś symbol. No znaki mogą być różne, no jak się tak popukamy tutaj po czole, no to wiemy, co to oznacza. Dobra, palca nie będę wystawiał, ale jak komuś powiemy uciekaj mi stąd, to on tam będzie wiedział, że ma uciekać. Graficzny. Graficzny, czyli namalowany, narysowany, no bo znaki nie tylko mogą być graficzne. Jest na przykład sygnalizacja świetlna, znaki świetlne. Na przykład na skrzyżowaniu te światła czerwone, żółte, zielone. Mogą być dźwiękowe, sygnalizacja dźwiękowa. Karetka bibu, bibu, bibu jedzie, no to z daleka już ją słyszymy. Dźwięku muzycznego, no to by razem należało powiedzieć. Dźwięku, no to tak uogólniając bardzo, dźwięk, no to wszystko to, co słyszymy, a dźwięk muzyczny to jest to taki specyficzny dźwięk, który możemy zapisać właśnie na pięciolinii w odpowiednim kluczu jako jakiś punkt, jako jakąś wysokość. Tutaj muszą być spełnione te cztery cechy, o których mówiłem w odcinku pierwszym. Jak nie pamiętacie, to sobie zerknijcie jeszcze raz do odcinka pierwszego. Nie chce mi się tego dzisiaj powtarzać. Czyli nuta, znak graficzny dźwięku muzycznego. A teraz jak nuta może wyglądać? No to zaczynamy sobie omawiać. No to skoro już wiemy, czym jest nuta, jak może wyglądać, z czego się składa, to w tym momencie spokojnie możemy przejść do naszego drugiego tematu dzisiejszego spotkania, czyli położenie nut na pięciolinii. Będziemy się starać to, co słyszymy, zapisać na pięciolinii, albo to, co jest zapisane na pięciolinii, tutaj przełożyć na klawiaturę. No i wtedy dopiero się zacznie. O Maryjo. Pamiętacie to? Pamiętacie. To dobrze, bo dzisiaj sobie troszkę popracujemy i na klawiaturze, i na pięciolinii.
Mam taką nadzieję, że to już umiecie. Umiecie? Umiecie. Mam taką nadzieję. Bo dzisiaj już będziemy na tym tańcować. Ponieważ tutaj z dołu się koszmarnie rysuje, strasznie niewygodnie się rysuje na tablicy z pozycji siedzącej, w związku z tym klucze sobie narysowałem już na stojąco i przygotowałem dwukolorowy zestaw magnesików. I już tłumaczę, o co chodzi. Jak zapewne pamiętacie, klucz wiolinowy należy do grupy kluczy G. Rysujemy go od drugiej linii. Umówmy się, że to, co będzie na liniach, będzie na niebiesko. Klucz basowy należy do grupy kluczy F. Rysujemy go od czwartej linii, czyli mamy sobie na czwartej linii również na niebiesko. Zerkamy na klawiaturę. Oktawa raz kreślna tutaj i w środku mamy G. G raz kreślne od tego klucza. Oktawa mała, klucz basowy i dźwięk F. Mamy go tu. Pamiętamy, trzy czarne przed trzema czarnymi jest F, natomiast G jest po pierwszym czarnym z trzech. Czyli mamy załatwione dwa dźwięki. F małe, czwarta linia i G raz kreślne, druga linia. Idziemy dalej. Kolejne dźwięki diatoniczne, czyli to są te białe klawisze, o których mówiłem ostatnio, zapisujemy na kolejnych miejscach, możliwych miejscach na pięciolinii. Na słowo mi uwierzcie, że G z oktawy wielkiej zapisujemy w kluczu basowym na pierwszej linii. No to mamy sobie, proszę bardzo, pierwsza linia na niebiesko. Następny dźwięk, następną wysokość, czyli następny klawisz, to jest A. Wiecie co? Tutaj ściągę zamontuję. Trzyma się, trzyma się. Widać. Jesteśmy w kluczu basowym. Na razie wiolinowy nam nie jest potrzebny. Następny dźwięk A, następne miejsce, to jest pole. Czyli pierwsze pole. Mamy A. Następne po A jest H. Czyli po pierwszym polu będzie druga linia. Kolejne miejsce, drugie pole. Po H, jak pamiętamy, jest kopiuj wklej, czyli jesteśmy na początku, jest C. Już z następnej oktawy, czyli z oktawy małej. Następne po C jest D. Jeżeli C było zapisane na drugim polu, to D będzie na następnym miejscu, czyli na trzeciej linii. Mamy trzecią linię załatwioną, jest D. Po D jest E. Jeżeli D było na trzeciej linii, E będzie w następnym możliwym miejscu, czyli na trzecim polu. Mamy E. Po E jest F. Jeżeli E było na trzecim polu, następne miejsce to jest czwarta linia. I to jest ta czwarta linia od naszego... Tak go sobie damy. I to jest ta czwarta linia od naszego klucza basowego. F. Następne po F jest G. Jeżeli F było na czwartej linii, no to G musi być na czwartym polu. Następne po G, po czwartym polu, jest jest piąta linia. Po G jest A. Czyli A będzie zapisane na piątej linii. Następne miejsce
to jest nad piątą linią. Jeżeli A jest na piątej linii, to nad piątą linią będzie H. Traktujemy to jak pole. Następne, pamiętacie, jak mówiłem o pięciolinii, dorysowujemy dodaną. Jeżeli H było nad piątą linią, to następne będzie na pierwszej górnej dodanej. I mamy na niebiesko, dobrze widać, nie wiem, czy dobrze widać. I mamy na niebiesko nasze C, już z nowej oktawy, z oktawy raz kreślnej. Chwila przerwy na dwa oddechy i za momencik wracam. Dobra, wróciłem sobie wypoczęty, troszkę miejsca sobie zrobiłem dla klucza wiolinowego. Ponieważ się teraz będę zajmował wiolinowym, no to równie dobrze to mogę w miejsce basowego przykleić, przyczepić i mamy. Do czego doszliśmy? Aha, doszliśmy do C. C w kluczu basowym, to na którym skończyliśmy, zapisaliśmy... O, pięknie. Zapisaliśmy... No mówię, że tu się kiepsko rysuje. Aha, no, na niebiesko. Na pierwszej górnej dodanej. To jest to C z oktawy raz kreślnej. To samo C w kluczu wiolinowym zapisujemy na pierwszej dolnej dodanej. Dlatego niektórzy to C nazywają C środkowe. Środkowe C nie wynika z podziału klawiatury, bo jak klawiaturę podzielimy na dwie równe części, to środek nam tutaj w C nie wyjdzie. Nie, nie, bo środek nam wychodzi gdzieś koło EF. Natomiast tu chodzi o zapis, że one są w środku, pomiędzy, tak jakby pomiędzy pięcioliniami. Jakbyśmy je, te pięciolinie przybliżyli, to byśmy narysowali w środku jedną i to właśnie to by było C. Czyli mamy C z oktawy raz kreślnej zapisane na pierwszej dolnej dodanej. Kolejne po C, widać? Widać. Kolejne po C jest D. No to jeżeli to było na pierwszej dolnej dodanej, to D będzie pod pierwszą linią. Następne jest E. Jeżeli to było pod pierwszą linią, E będzie na następnym możliwym miejscu, czyli na pierwszej linii. Jeżeli E jest na pierwszej linii, to na pierwszym polu będzie F. F na pierwszym polu, następne G. Druga linia nam wychodzi. I to jest to nasze G od klucza. Mówiliśmy, że klucz wiolinowy należy do grupy kluczy G. Tu żeśmy od F zaczęli w kluczu basowym i doszliśmy do G raz kreślnego w kluczu wiolinowym. Dwa oddechy. Po dwóch oddechach następne po G jest A. Jeżeli to była druga linia na niebiesko, widzicie jaki piękny niebieski kolor, to nad drugą linią jest drugie pole, czyli A będzie na drugim polu. Następne po A jest H. Jeżeli A było na drugim polu, no to H będzie w następnym możliwym miejscu, czyli na trzeciej linii. Tam się pomyliłem w czymś, nie wiem. Jeżeli H jest na trzeciej linii, to następne będzie C. Pamiętamy, że po H jest C, czyli znowu wracamy sobie na początek naszej ściągi. I mamy C na trzecim polu. Na trzecim polu mamy C. Następne możliwe miejsce to jest czwarta linia. Po C jest D. Czyli na czwartej linii jest D. Po D jest następne E. Czyli E będzie nad czwartą linią, czyli wyjdzie nam czwarte pole. No to mamy pole E i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, zapis nutowy, czy pismo nutowe,
To jest taki zapis dość skomplikowany. Jest bardzo dokładny, ponieważ określa w zasadzie zapis notowy, pismo notowe, określa w zasadzie wszystkie parametry, które chcemy. To jest to, o czym mówiłem w pierwszym naszym odcinku. Jest tego dużo, ale to jest stosunkowo logiczne. Mało, nie, przepraszam, to jest bardzo logiczne. W internetach można znaleźć szereg różnego rodzaju ściąg. Począwszy od takich ściąg z nazwami klawiszy, nazwijmy to. Pamiętajcie, że w Polsce, nie tylko w Polsce, ten nazywa się H. Ten ostatni nazywa się H. Nie mówcie na niego B. Będę mówił dlaczego. On u nas się nazywa H. Mamy taką ściągę. Gdzieś tutaj miałem... O! Czego sięgnę? Muszę po nią sięgnąć. Taką ściągę. Takie coś. Zdjęcie wrzucę to... Poza tym tego jest cała masa w internecie. To tylko wziąć, skopiować, wydrukować i korzystać. Istnieje wiele sposobów nauczenia się tego wszystkiego. Jakiś czas temu spotkałem się z czymś takim. Tu sobie na pierwszym polu damy, tu sobie na drugim polu damy, tutaj damy sobie na trzecim polu, a tu damy sobie na czwartym polu. I takie pytanie, jaki wyraz nam z tego wyszedł? Wiecie już, czy jeszcze nie? Na pierwszym polu inaczej, troszkę inaczej zaczniemy. Klucz wiolinowy należy do grupy kluczy G, czyli na drugiej linii, tak jak się go zaczyna rysować, jest G. Pod G jest F, czyli na pierwszym polu jest, ale to z małej litery powinienem pisać, jest F. F, następny jest G, po G jest A, czyli tu mamy A. Po A jest następne H, którego nie mamy, i następne jest C. O, piękne mi C wyszło. C. Po C jest D, którego nie mamy, i następne po D jest E. I co nam wyszło? No, face. Tak, tak z języka angielskiego. Słuchajcie, to też jest sposób. Teraz nieważne, jaki sposób jest, ważne jest to, żeby się tego nauczyć. Można się uczyć inaczej. No, można się uczyć też w ten sposób. No, ja znowu od tego G zacznę w kluczu wiolinowym. G. Nad G jest A. Czyli, dobra, podpiszemy. Tu mamy G. Nad G jest A, czyli aha, tu jest A. A pod G, podpisać by należało. A pod G jest F. Fag. To jeszcze tylko ot nam brakuje i by nam wyszedł fagot. Taki instrument. No, można kombinować na tysiące różnych sposobów. Nie chciejcie się nauczyć czegoś takiego od razu na pamięć, tak jak, nie wiem, tabliczki mnożenia, bo nie wyjdzie. Te rzeczy trzeba robić po kolei, a przede wszystkim trzeba myśleć. Ja zawsze do was mówię w ten sposób. Weź sobie jakieś jedno miejsce sobie weź, chociażby to nasze wcześniej wspomniane już 100 razy G, raz kreślę, z klucza wiolinowego i po prostu zapamiętaj, że na drugiej linii w kluczu wiolinowym leży G. Wiedząc, że następny diatoniczny, czyli następny dźwięk, czyli A, będzie na następnym możliwym miejscu, no to nad drugą linią następne miejsce to jest drugie pole. Czyli drugie pole to będzie A.
Następne będzie H, to już się na następny dzień nauczy człowiek i tak dalej, i tak dalej. Małymi kroczkami, ale do przodu. I przede wszystkim myśleć. No ta twarz mi się tak spodobała. Napiszę wam to jeszcze raz. Tu mamy sobie F raz kreślne, tu mamy A raz kreślne, tu mamy C dwukreślne i tu mamy E dwukreślne. F raz kreślne, A raz kreślne, C dwukreślne i E dwukreślne. I nam sobie taka twarz wyszła. F, A, C, E. To też jest F, ale wielkie, czyli wielką literą zapiszemy. Następne po F, następne miejsce nie mamy, czyli następne miejsce będzie drugie pole, to będzie A, też z oktawy wielkiej. Następne jest C z oktawy małej, no tutaj nie wiem jak zobaczycie, że tu jest wielkie, a tu jest małe. C i następne jest E z oktawy małej. Czyli od tego F mamy tu, F, A, C i E, a w kluczu basowym F wielkie, A wielkie, C wielkie i E wielkie. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli w tym momencie pisałem wszystko, to mi uciekło. Jeżeli w tym momencie pisałem wszystko po polach, na polach napisane, tu byśmy sobie jeszcze D mogli dołożyć, a tu byśmy sobie jeszcze G mogli dołożyć. Wszystko jest napisane na polach plus te dwa dodatkowe, tak jakby na polach. To będzie co drugi klawisz. Tu mamy D, następne jest E, nie mamy, następne F, następne jest po F, G, nie mamy, następne A, następne po A jest H, nie mamy, następne jest C, później D, którego nie mamy i E. I nam wychodzi co drugi klawisz. Analogicznie rzecz by się miała z liniami. Tutaj sobie na przykład narysujemy od pierwszej dolnej dodanej. I poustawiamy sobie. Tu na pierwszej... bo to nie tą stroną. Tu na pierwszej dolnej, tu na pierwszej, na drugiej, na trzeciej. Mam jeszcze ich gdzieś jakiś? O, magnesy mi poginęły. To tu jeszcze na czwartej, a na piątej damy takiego małego, a co? Okej. No i teraz zobaczcie. To tutaj, to jest E wielkie. Następna linia będzie co drugi klawisz, bo tu będzie tak jakby pole. Czyli następna linia jest tu. Następny jest pole. Nie mamy go. Następna jest linia. Następne jest pole. Nie mamy. Następna jest linia. Następne jest pole. Nie mamy. Następna jest linia. Następne jest pole. Nie mamy. Następna jest linia. No i nam co drugi klawisz wyszedł. Czyli pomiędzy tymi niebieskimi, czyli pomiędzy liniami, byłyby pola. No tak jak mówiłem, no tego się trzeba nauczyć powolutku, ale gwarantuję wam, że ludzie się tego uczą, pojmują to i ogarniają to. I po pewnym czasie okazuje się, że nie jest to takie strasznie trudne. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o... A, pamiętajcie o tej ściądze. Ściągnijcie sobie gdzieś tam z internetu. Przydaje się. A teraz tak, dla uważnych, ja nie poprawiłem, dla uważnych, tu jest błąd. Spróbujcie ten błąd znaleźć. A jak wam się uda, to znajdźcie go i tam w komentarzu gdzieś napiszcie, jaki błąd tam jest. To tak dla uważnych. Thank you.
No to żeśmy przeżyli kolejny dzień, kolejne spotkanie. Co chciałbym, żebyście zapamiętali? Znaczy, ja bym chciał, żebyście wszystko zapamiętali, ale tak powolutku. O tych nutach pamiętajmy. Nuta, czyli znak graficzny dźwięku muzycznego. O tych zapisach. To chwilę musi potrwać, żeby to ogarnąć, ale tak jak mówię, ludzie się tego uczą. Nie jest to nic aż tak strasznie nadzwyczajnego. Jest to po prostu jedna z form zapisu, jedna z form przekazywania informacji. Bezwzględnie to. I to tak bezwzględnie, że jak to się mówi, w nocy wstajesz i wyrecytujesz od początku do końca, w górę i w dół. Ściąga wam się przyda. Tak jak mówiłem, czegoś takiego jest bardzo dużo w internecie. Polecam sobie gdzieś tam jakąś sensowną stronę ściągnąć i korzystać z tego. Jak się myśli, to w zasadzie to samo w głowę wchodzi. Mówię jeszcze raz, tu jest błąd, proszę mi go znaleźć, jak się da i go tam napisać, jak w komentarzu. Co to jest za błąd i gdzie to jest ten błąd? I dlaczego to jest błąd? Dzisiaj było dużo i dzisiaj było trudno, ale wiem, że to ogarniecie i że zrozumiecie. W związku z tym co? No, wypada nam się tylko pożegnać. No to w związku z tym żegnam się z wami, dziękując za uwagę i za poświęcony czas. O, fajną koszulkę mam taką, prawda? A pewnie to pewnie już wiecie, dlaczego teoria muzyki na luzie według Sety. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Pa! A to jest, słuchajcie, ta mucha, której się nie mogę pozbyć. No, ona się już tu chyba zadomowiła, no, no ale no, przeszkadza mi czasami w pracy. No, taka sobie chodzi, piękna, średnio. Ej, uciekaj mi z tamtego! No, przynajmniej posłuszna.